Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. To właściwie taka tradycja, że w Polskim Piątku, w dzień, kiedy gramy tylko i wyłącznie polską muzykę w Radiu Fiat, rozmawiamy też o muzyce i zapraszamy czasami gości, którzy o muzyce pięknie opowiadają. Dzisiaj pan Jan Głowacki, nauczyciel muzyki, instruktor śpiewu, opiekun młodzieży i taki człowiek, który pasją muzyczną młodzież zaraża. Dzień dobry, panie Janku, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dobrze pana przedstawiłem, czy coś przekręciłem, czy wszystko dobrze, wszystko się zgadza? Ja... Najłatwiej zamknąć to w słowach pan od muzyki, po prostu. Dobrze, to niech tak będzie. Panie Janku, pan dzisiaj sam, bez zespołu Jedynka pod prądem, to dlaczego tak? No, młodzież dorasta. Zaczynaliśmy naszą przygodę z zespołem w szkole podstawowej numer 1, stąd ta nazwa. Młodzież już teraz rozeszła mi się do liceów, ale... Wiadomo, że więcej obowiązków, część w klasach maturalnych, także dzisiaj muszę reprezentować zespół. Ale zespół dalej istnieje, dalej funkcjonuje, bo tak się zaniepokoiłem troszeczkę, jak pana zobaczyłem samego bez towarzystwa młodych ludzi. Istnieje, ma się dobrze, nastąpiła jedna zmiana, odszedł gitarzysta Oleg Małachowski, ale przyszedł również mój uczeń z zespołu szkół technicznych Kacper Bekus, także zespół ma się dobrze, dużo gramy, mamy dużo prób. I udaje nam się też tą naszą muzykę pokazywać i nagrywać. Mhm. Dobrze, zanim porozmawiamy o nowych utworach, o jakichś nowych propozycjach Jedynki pod prądem, to ja chciałem pana zapytać ogólnie jako nauczyciela muzyki, jako pana od muzyki, jak pan sam pani Janko powiedział przed momentem, jakie jest zainteresowanie młodzieży w dzisiejszych czasach tworzeniem muzyki? Bo to jest... Taka dziwna sytuacja współczesna, że mamy właściwie komputery i właściwie każdy może być kompozytorem, bo programów do tworzenia muzyki jest mnóstwo, ale jakie jest zainteresowanie tworzeniem muzyki na żywych instrumentach, czyli jakaś gitara, pianino, może jakieś inne instrumenty ciekawe? No właśnie zadaniem i takim powołaniem takich ludzi jak ja jest te dzieci zarażać tą muzyką, odciągać ich od komputerów, od telefonów, pokazywać, że obcowanie z muzyką jest po prostu przyjemne, że te umiejętności, które nabywają grając na instrumentach, potem przydają im się w życiu, że generalnie ta muzyka ich rozwija, uwrażliwia. Nie jest to może łatwe w dzisiejszych czasach, ale jednak odnosi skutek. Widać to na przykład, kiedy tworzy się chór w szkole, kiedy te dzieci widzą, że w grupie mogą zrobić coś razem, chętnie potem dołączają, też biorą udział w takim szerszym gronie. Także no, nie jest to może łatwe, ale jest to bardzo sprawia bardzo dużą satysfakcję. Czy to na gruncie szkolnym, bo przecież teraz pracuję zarówno w szkole podstawowej numer 1, ale mam też przyjemność uczyć w liceum Adama Mickiewicza i właśnie już wcześniej wspomniałem o zespole szkół technicznych. Tam też spotykam młodzież, która bardzo często dojeżdża z różnych miejscowości, ale no wspaniałe osoby, które bardzo często grają w orkiestrach dętych i po prostu tworzymy zespoły, tworzymy utwory, w których wykorzystujemy instrumenty dęte, skrzypce. No jest to kawał pasji, ale też ogromna satysfakcja, jeżeli uda się zrobić coś dobrego. No właśnie, pan by mógł coś powiedzieć o temat instrumentów dętych, bo pan przecież, panie Janku, z tego co pamiętam, jest też instruktorem w Ośrodku Kultury w Mykanowie, a tam działa jedna z najprężniejszych chyba orkiestr dętych w ogóle w naszym regionie. Tak, rzeczywiście. Młodzieżowych, tak? Bo tak, rzeczywiście orkiestra dęta z Mykanowa ma niesamowite sukcesy. No, kilkakrotnie byli najlepsi w Polsce, wygrywali Mistrzostwa Polski. Ja prowadzę studio piosenki przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie. Jest to wspaniała formuła, gdyż mam możliwość pracowania indywidualnego z dziećmi, rozwijania ich talentów, promowania ich w różnego rodzaju konkursach. Bardzo często są laureatami tych konkursów, ale mamy właśnie w sposób naturalny też przyjemność współpracować z orkiestrą przy jakichś wielkich koncertach, czy to o profilu patriotycznym, czy innym, i wtedy właśnie moi soliści też bardzo często występują z orkiestrą dętą. Dobrze, to teraz już rozmawiamy o Jedynce pod prądem, nie o pana działalności z młodzieżą, jeśli chodzi o muzykę
popową, pobrokową, nawet bym powiedział, bo Jedynka pod prądem to jest, proszę Państwa, zespół, który no, mocne brzmienia nam czasami serwował. A tutaj mamy dla Państwa teraz, za chwilę będziemy mieli właściwie takie nagranie, które moim zdaniem jest troszkę inne niż te wszystkie kompozycje, które mieliśmy do tej pory, bo ja powiem szczerze, byłem bardzo zaskoczony, bo to nagranie, no co prawda to jest bardziej pana już kompozycja, niewiele ma wspólnego z muzyką rockową, a bardziej z muzyką instrumentalną, jakąś muzyką, nie wiem, world music, tak się mówi fachowo? Zapewne mówimy teraz o utworze, który usłyszymy za chwilę. To jest utwór tak. Tren. Współpracuję z tą młodzieżą, można powiedzieć, na dobre i na złe. Często jestem świadkiem ich różnych przeżyć radosnych, czasami smutnych, ale oni też towarzyszą w moim życiu. I no, ostatni rok dla mnie był bardzo trudny, bo to był okres bardzo ciężkiej choroby mojej mamy, która umarła, i jak gdyby oni też zaobserwowali, no można powiedzieć, to moje cierpienie, i zapytałem ich, czy zechcieliby zagrać i nagrać ze mną utwór Jedynki pod prądem, który będzie miał tytuł Tren, a jest właśnie poświęcony, jest takim hołdem, pożegnaniem mojej mamy, z którą no, byłem bardzo związany, gdyż ponad 50 lat życia spędziliśmy razem. I to był jakiś taki test dojrzałości też dla tych moich młodych muzyków i jestem dla nich bardzo wdzięczny, że jak gdyby w tym utworze zgodzili się właśnie odejść, jak pan świetnie zauważył, od tego rockowego brzmienia w kierunku takiej bardziej muzyki nostalgicznej. No i jestem też tu wdzięczny bardzo panu Łukaszowi Kluczniakowi, znakomitemu jazzowemu saksofoniście, który zaszczycił nas swoją improwizacją w tym też utworze. I było to dla tych moich młodych artystów kolejne przeżycie, kolejna możliwość współpracy ze znakomitym muzykiem. Mhm. Czyli dobry muzyk i oczywiście, proszę Państwa, bardzo ważny przekaz. To słuchamy teraz fragmentu Jedynka pod prądem i utwór Tren. A przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj pan Jan Głowacki, nauczyciel muzyki, pan od muzyki, instruktor śpiewu. Dzisiaj o muzyce rozmawiamy w Polskim Piątku. Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. Jedynka pod prądem i Trenny. Dzisiaj w poranku Radio Fiat w Polskim Piątku. Pan Jan Głowacki, pan od muzyki. Dzisiaj o muzyce sobie rozmawiamy. Poza tym utworem Tren dla pana mamy, to muzycy ciągle tworzą i pan tworzy też nowe kompozycje. Jak wygląda w tym momencie proces twórczy Jedynki pod prądem, panie Janku? Skończyliśmy właśnie, nagraliśmy nową płytę, na której znalazło się bodaj prawie 13 utworów. Część naprawdę bardzo fajnego materiału. Czekamy teraz na to, żeby zrobić jakąś taką małą promocję płyty. Planujemy, czyli to będzie koncert pewnie? Tak, planujemy zorganizować koncert. No, jeszcze nie wiemy dokładnie w którym miejscu, albo będzie to Gaudemater, albo może Młodzieżowy Dom Kultury, na który zaprosimy no, przyjaciół, ale też może część dziennikarzy, żeby troszeczkę tą płytę pokazać szerszej publiczności, wypromować ją. No mamy też przyjemność, otwarła się taka nowa era w naszej działalności, gdyż stanęliśmy kiedyś do konkursu o Krakowie, na piosenkę o Krakowie, przeprowadzonego przez Radio RMF Classic, i nagraliśmy utwór Kraków, który również znajduje się na płycie. I tam zrobiłem taki mały muzyczny cytat z ballady Ta nasza młodość, Piwnicy pod Baranami. Żeby do tego doszło, musiałem dostać zgody od tak, pana. Tak, na wykorzystanie fragmentu. Tak, to koniecznego kompozytora i córki pana Tadeusza Śliwiaka, który był poetą znakomitym. No i udaliśmy się do Krakowa, żeby te zgody zdobyć. Entuzjastycznie zostaliśmy potraktowani, bardzo serdecznie, nie było żadnych problemów, żeby te zgody uzyskać, ale można powiedzieć, że no, rozpoczęła się jakaś przyjaźń naszego zespołu z panią Weroniką Śliwiak, właśnie, która jest córką pana Śliwiaka, jednocześnie jest dyrektorem Centrum Podgórza, takiego domu kultury w Dworze Czeczów w Krakowie, i tam mieliśmy już dwukrotnie przyjemność występować w krakowskich nocach poezji, a teraz w styczniu zostaliśmy zaproszeni, aby rozpocząć taki
cykl koncertów Scena Młodych. I właśnie Jedynka Pod Prądem tam w Krakowie ten cykl rozpocznie. No i o dziwo ostatnimi czasy częściej występowaliśmy w Krakowie niż w Częstochowie, ale mam nadzieję, że to nadrobimy. No, pani Weronika, pewnie przychylność też ludzi, których napotyka się na swojej drodze muzycznej, na drodze życiowej, to powoduje często to, że te ścieżki nam się w różne kierunki układają, więc Jedynka Pod Prądem nie tylko w Częstochowie, ale w Krakowie. Ten koncert, o którym pan wspominał, panie Janku, w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater bądź Miejskim Domu Kultury, bo jeszcze nie wiadomo, to planowany jest tak jeszcze na ten rok, czy... Tak, chcielibyśmy jeszcze w tym roku na jesień, tak. To będziemy oczywiście informować na bieżąco, tak, też na i będziemy radio bardzo chętnie zapraszać również Radio Fiat, żeby... Dobrze, jest to płyta z 13 utworami, ale ja chciałem zapytać o jeszcze jeden utwór, którego posłuchamy sobie na koniec. Camino de Cosimbro to jest kompozycja, która jest już tylko i wyłącznie pana dziełem. Tak. Chciałem jeszcze napomknąć, że przy pracy z dziećmi w szkole bardzo często pewnego rodzaju występy, akademie robimy w grupie nauczycieli. I też mam szczęście współpracować z wspaniałą, bardzo utalentowaną panią nauczycielką Moniką Arendarską w Szkole Podstawowej nr 1, która no, doskonale tańczy, ale jest bardzo dobrą wokalistką. No, mam też szczęście już długoletniej współpracy z Oliwią Świąć, która jest solistką naszego zespołu. I dołączyła do nas jeszcze też znakomita pani pedagog, pani Joanna Klejnowska-Pełka, skrzypaczka, dyrygentka. I mój brat Kazimierz, bo nas jest 11 w ogóle rodzeństwa, w tym roku przeszedł Camino. Przeszedł ścieżkami świętego Jakuba właśnie przez prawie całą Hiszpanię i zażartował sobie, że no, powinieneś teraz skomponować utwór dla mnie, ponieważ dokonałem takiego wyczynu. I rzeczywiście powstał utwór Camino de Casimirus, Kazimierz po hiszpańsku, który jest takim utworem no, bardziej z gatunku muzyki ilustracyjnej, może nawet trochę filmowej, który miał jak gdyby zilustrować właśnie tą drogę pielgrzymią, można powiedzieć, jak to całe nasze życie też jest pewnego rodzaju pielgrzymką. I tutaj właśnie z trzema paniami nagrałem utwór, który jest no, moim utworem takim autorskim, bez Jedynki, ale no, tak jak mówię, czasami też trzeba próbować swoich sił, żeby zobaczyć, co w duszy gra. Jak pierwszy raz usłyszałem, to tak sobie pomyślałem, Jedynka bez prądu. Bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy to z całym zespołem, czy sam pan to skomponował. Bez jedynki, a myśli pan, panie Janku, też na przykład o realizacji większej całości z taką muzyką ilustracyjną, taką zbliżoną troszeczkę... Tak, nie ukrywam, że zdarzało... Tak, zdarzało mi się już takie rzeczy robić. Pisałem do jakichś takich krótkich filmów muzykę, do wernisaży. Też czasami dla... No po prostu tak do szuflady, bo szczerze mówiąc tutaj idę za młodzieżą w to rokowe brzmienie, natomiast no w mojej duszy bardziej jest tak sentymentalnie i melancholijnie i dlaczego nie wykluczam, że równolegle z Jedynką część dalsza takiego materiału powstanie, żeby może mogła powstać jakaś taka płyta troszeczkę o innym charakterze. Bardzo, bardzo dobry by to był, byłby to pomysł. To jeszcze tylko dopytam, panie Janku, jak pan w domu słucha sobie muzyki prywatnie ze swoich płyt, które pewnie pan ma w domu. Mnóstwo, tak. Mnóstwo. To jaka to jest muzyka? Jakie to są płyty? Jakich wykonawców? Bardzo szerokie spektrum. W młodości, ponieważ miałem 5 starszych braci, bardzo dużo słuchałem jazzu, bo oni byli miłośnikami jazzu, także ten jazz, ta muzyka jazzowa gdzieś mi w duszy gra. Od małego dziecka tata, który się pochylał nad rysowaniem projektów, włączał tylko i wyłącznie muzykę klasyczną. Do tej pory brzmi mi w uszach jego powiedzonko Mateusz, płytę przełóż. No, oczywiście nie miałem na imię Mateusz, ale tak się rymowało, bo po prostu to były płyty winylowe. Tak. Tata nie chciał się odrywać od pracy, ja leciałem i przekładałem płytę winylową na drugą stronę i włączałem dalszą część. Więc muzyka klasyczna też w duszy grano. Potem oczywiście nie sposób w liceum nie słuchać muzyki rockowej, popowej, także powiem szczerze tak, słucham każdej muzyki, każdej dobrej muzyki.
bo no, każda muzyka przekazuje troszeczkę co innego, ale też tego uczę dzieci, że po prostu w tych piosenkach zaklęte są uczucia, zaklęte są emocje. Poprzez muzykę można wyrazić i uczucie, i emocje, i stan ducha. No i tak jak my w życiu raz czujemy się lepiej, raz gorzej, tak też z tą muzyką, po którą sięgamy. Czasem potrzebujemy czegoś, co nas podbuduje, czasem jakiegoś wyciszenia. W zależności od potrzeb i nastroju. Tak, tak. Nie jestem jakimś przywiązany eklektycznie do tylko jednego gatunku muzyki. Panie Janku, to przekazuję pozdrowienia od Radia Fiat dla całego zespołu Jedynka pod prądem. Oczywiście bardzo serdecznie przekazać. Dziękuję za zaproszenie i przekażę oczywiście całemu zespołowi. Mam nadzieję, że niebawem z zespołem jeszcze będziemy mogli tu zawitać. Zapraszamy oczywiście całości. Zawsze. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Jan Głowacki, pan od muzyki. Dzisiaj był naszym gościem i słuchamy pana bardzo kompozycji. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję, że państwo mnie zaszczycili posłuchaniem tego, co mam do powiedzenia. Camino de Casimiro to utwór na do widzenia. Dziękuję panie Janku. Dziękuję. Do usłyszenia.